Proszę bardzo. Proszę pan. Odnośnie Międzymorza, by powiedzieć. Znaczy, mamy rzeczywiście tak jakby poparcie od Stanów Zjednoczonych, tak jak pan nam tutaj przedstawił tą koncepcję, tylko wydaje mi się, że ona jest robiona na warunkach amerykańskich, a nie na naszych, tak bym sparafrazował. To znaczy, całkowicie Polska ma pozbyć się jakiegokolwiek wspierania swoich mniejszości. Mówi się na Litwie i Ukrainie, no i jeszcze tam się oczywiście nie dołącza bezpośrednio do tego Trójmorza Białorusi. Czyli całkowicie mamy swoje narodowe tak jakby interesy poświęcić. Proszę pana, tak. Ja bym chętnie się dowiedział, jakie właściwie Polska warunki przedstawia dla Trójmorza, bo ja tego nie wiem. Żaden z naszych umiłowanych przywódców takich warunków nie przedstawił. Ze strony amerykańskiej to nie jest, to poparcie dla Trójmorza ze strony amerykańskiej nie jest aktem bezinteresownej rzeczywistości. Ja proszę usiąść, ja wystarczy, że ja stoję. Otóż może znowu zacznę od Adama i Ewy, bo to lepiej będzie, łatwiej będzie zrozumieć. Po roku 1990 roku Niemcy, Francja zresztą też, stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy. Co to znaczy, znowu w przełożeniu na język ludzki? To oznacza nic innego jak delikatne, bo mówię, dopóki wojsko amerykańskie jest z Niemczech, to tu nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, delikatne, ale cierpliwe i metodyczne wypychanie Ameryki z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Dlaczego Niemcy to robią? No, wyjaśnienie jest proste. Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Ameryki do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które przecież mogły wygrać. Więc nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w europejskiej polityce, zwłaszcza jako jej kierownika. No i to jest ta europeizacja Europy. Jak my to wiemy, to Amerykanie też to wiedzą. I wcale nie chcą pozwolić się tak wypchnąć z polityki europejskiej. Ale żeby się nie wypchnąć, nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie miejsce, na którym mogliby postawić obydwie stopy i się tak tam rozkraczyć. I Trójmorze to jest to właśnie, więc to nie jest ze strony Stanów Zjednoczonych akt bezinteresownej życzliwości, tylko to wychodzi naprzeciw, ten projekt wychodzi naprzeciw bardzo ważnemu interesowi amerykańskiemu. To dobrze, bo gdyby to był tylko taki łaska pańska, to łaska pańska, państwo wiecie, na pstrym koniu jeździ. Najlepiej jest, jak interesy są zgrane. Więc tu, natomiast czy do tego dojdzie, bo to prezydent Trump w tej chwili jest w opałach, jak państwo wiecie, on teraz coraz więcej energii musi poświęcać na ratowanie własnej skóry i to nie wiadomo, czy mu się to uda. Bo jeżeli w wyborach uzupełniających w listopadzie Partia Demokratyczna zwiększy swój stan posiadania w kongresie, to bardzo możliwe, że prezydent Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia. Ta pętla koło niego się, wokół niego się zaciska. W związku z tym może dojść do zmiany, to znaczy tam wiceprezydent, ale to tam już on będzie wiedział, że już tak ostrożnie będzie musiał tutaj pogrywać. No i prezydent Trump, zresztą to widać było po tym szczycie w Helsinkach z Putinem. Proszę państwa, no dobrze by było, gdybyśmy sobie takie sprawy interpretowali, bo to mówię, z telewizji rządowej i z nierządnych też, to się nie podobna w ogóle niczego dowiedzieć już teraz. Więc musimy na własną rękę sobie pewne rzeczy wyjaśniać. Co wynika z tego, że miał się odbyć szczyt w Helsinkach, no i się odbył. Wynikają z tego dwie rzeczy przynajmniej. Skoro prezydent Trump się chce spotkać z Putinem, to znaczy, że czegoś od niego chce.
A skoro Putin się chce spotkać z Trumpem, to znaczy, że też czegoś od niego chce. Bo gdyby ani jeden, ani drugi nic od drugiego nie chciał, to by się nie spotykali, bo po co? Po co? Czego może chcieć Trump od Putina? Bo dobrze jest tak się zastanowić. Czego może chcieć? No może chcieć, żeby nie urządzał wspólnych manewrów z Chinami. Prawda? Bo to Chiny tam rosną w siłę, no, a ludzie żyją dostatniej, prawda? Tak jak u nas Zagierka. Chiny budują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim i budują tam lotniska dla bombowców strategicznych. Trzeba Państwu powiedzieć, że Morze Południowochińskie to jest akwen, przez który przepływa ponad 80% światowego handlu morskiego. Więc to, kto kontroluje ten akwen, to bardzo strategiczne miejsce jest. Nie tam Europa, tylko właśnie tam. Ja jak byłem w Singapurze, to się przekonałem o potędze światowego handlu, ale tam właśnie, bo u nas to już to szkoda, to jest luksusowy przytułek dla starców, ta cała Europa. Więc żeby nie urządzał Putin wspólnych manewrów z Chinami, żeby tego koreańskiego buca tam przycisnął, żeby on zaczął tłuszcz z siebie wytapiać, żeby był pokorniejszy, no i żeby Rosja się zgodziła na życzliwą neutralność w sprawie niepodległego Kurdystanu. Amerykanie tam chcą to zmontować. To oznacza w perspektywie rozbiór Turcji, więc dlatego Erdogan tak tam staje dęba im. No bo który prezydent się zgodzi na rozbiór swojego państwa? Do 30% terytorium tureckiego to by był ten cały Kurdystan. No i żeby jakoś Putin się zgodził na rozbiór Syrii. To tego chce Trump. Tego mogę, że chcieć Trump od Putina. A czego Putin chce od Trumpa? Ano, jeżeli miałby się zgodzić na rozbiór Syrii, to pod jednym warunkiem, czy nawet dwoma, że Rosja zatrzyma bazę morską w Tartus, która im daje wyjście na Morze Śródziemne i będzie kontrolowała całe syryjskie wybrzeże śródziemnomorskie. Amerykanie nawet mogliby się na to zgodzić, dlatego że wtedy Rosja by trzymała Turcję w kleszczach. Nie tylko przez Morze Czarne, ale i od strony Morza Śródziemnego, więc Turcja mogłaby być taka trochę miększa w sprawie niepodległego Kurdystanu. Ale Putin, no to jedno, to tam Kurdystan, dobrze, zakładajcie sobie niepodległość, tam zresztą rządziłaby w Kurdystanie partia komunistyczna, bo tam poza nią to nic nie ma. No i jeszcze jedną rzecz Putin mógłby chcieć od Trumpa, żeby Stany Zjednoczone uznały rozbiór Ukrainy. Żeby uznały rozbiór Ukrainy. I tu się musimy zatrzymać chwilę. Bo co by się stało, gdyby tak się stało w kontekście żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski, o czym musimy pamiętać cały czas. Zachodnia Ukraina byłaby państwem, które utraciło właściwie wszystkie okręgi przemysłowe. No to właściwie nie wiadomo, z czego by to państwo żyło, chyba że z przyzwyczajenia. No, ale mógłby się wtedy narodzić projekt, bo ten porządek lizboński został wysadzony w powietrze, na razie nie ma żadnego innego. To wtedy mógłby zostać proklamowany nowy porządek polityczny, nie wiem, jak by się on tam nazywał, żeby z zachodniej Ukrainy i wschodniej Polski utworzyć judeopolonię, bo przecież jak taki ma, to Żydzi tutaj przyjdą. Nawiasem mówiąc, kilka lat temu Henry Kissinger, który tam coś o polityce światowej musi wiedzieć, przecież był jednym z architektów polityki światowej, powiedział zdumiewającą rzecz, że w ciągu najbliższych 10 lat Izraela już nie będzie. No to, co to znaczy? Nie wyparuje tam. Nie, zostanie przeniesiony w bezpieczniejsze miejsce. No to właśnie tu jest takie miejsce. Jeszcze jedną rzecz chciałem przypomnieć. W 1987 roku było spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE w Wiedniu.
I na tym spotkaniu dziennikarze zapytali sowieckiego jeszcze ministra spraw zagranicznych Edwarda Szewardnadze, on potem był prezydentem Gruzji, jaki jest stosunek Związku Radzieckiego do zjednoczenia Niemiec. Byli przekonani ci pytający, że on powie tak jak Gromyko, nikak niet, prawda, bo Gromyko zawsze niet mówią, by nazywany go mister niet z tego tytułu. No, ale Szewardnadze ku ich zaskoczeniu powiedział, że Związek Radziecki nie ma nic przeciwko temu. Proszę bardzo, tylko jeden warunek. Między Zjednoczonymi Niemcami a Związkiem Radzieckim będzie utworzona strefa buforowa. A co to jest strefa buforowa? To jest obszar rozbrojony i pozbawiony przemysłu ciężkiego. To zachodnia Ukraina i wschodnia Polska to znakomicie się na strefę buforową nadaje. A żeby Niemcom jakoś obetrzeć łzy, to im trzeba by oddać ziemie utracone. Wszyscy byliby zadowoleni, z wyjątkiem nas, ale no nas nikt nie będzie pytał o to, co na ten temat sądzimy. Dlatego mówię, to jest, wielu ludziom się zdaje, że to nie, no coś takiego to się nie może zdarzyć. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, tak samo się wielu ludziom wydawało, że w 90-tych latach, pod koniec XX wieku, w Europie nie może być wojny, ani ludobójstwa tym bardziej. A przecież to wszystko się zdarzyło w Jugosławii. I wojna domowa, i ludobójstwo, mordy na niespotykaną, znaczy na spotykaną skalę, ale powtarzalną skalę. W związku z tym wszystko się może zdarzyć i kierownicy państwowi muszą być na takie ewentualności, przynajmniej ramowo, jakoś przygotowani. Natomiast obawiam się, że my nie jesteśmy przygotowani. Bo jeszcze jakie kuku Niemcy nam mogą zrobić? Proszę Państwa, mamy mniej więcej 3-milionową diasporę ukraińską w Polsce. Większość tych ludzi prawdopodobnie nie ma wobec Polski żadnych złych zamiarów, tutaj chcą się osiedlić, urządzić i tak dalej, dobrze, pracują. Ale w takiej masie trzeba z góry zakładać, że 0,5%, może nawet 1, może być zadaniowanych wywiadowczo albo i dywersyjnie, i to niekoniecznie przez Służbę Bezpieki Ukrainy, tylko przez niemiecką BND. I mamy tutaj poszlakę z ostatnich dni. Pani Ludmiła Kozłowska, która tutaj kierowała tą, znaczy kieruje nadal tą Fundacją Otwarty Dialog, o antypolskim obliczu, bezdyskusyjnie antypolskim, przecież ten Bartosz Kramek opublikował taką instrukcję, w jaki sposób wyłączyć polski rząd. Została deportowana z Polski i z całej strefy Schengen. I co się stało? Ano Niemcy dały jej wizę i nie tylko wizę, komitet powitalny tam wystawiły i ona w Bundestagu, bo teraz, wygłosiła przemówienie oskarżające Polskę o najgorsze tam zbrodnie. Co z tego wynika? No wiele rzeczy, ale przede wszystkim, że Niemcy mają swoje rachuby na banderowców. Swoje mają tam jakieś plany ich wykorzystania. A jakich? Proszę Państwa, 2 lata temu byłem na Podkarpaciu i z wiarygodnych źródeł dostałem informację o dużym przemycie broni, który idzie z Ukrainy do Polski. I taką wisienką na torcie to był incydent z kwietnia ubiegłego roku, kiedy 2 dziewczyny, Ukrainki, zostały schwytane na przejściu granicznym w Dorohusku, kiedy one chyba nie wiedziały, co tak naprawdę wiozą. Jako elementy hydrauliczne przewoziły działo 30-milimetrowe o szybkostrzelności 3000 pocisków na minutę. No taka broń nie jest używana do napadów na banki, czy tam do jakichś włamań, tylko to jest już poważna sprawa. Jedną taką przesyłkę złapano, a ile nie złapano. Ktoś tę broń musi odbierać. Nie wiem, czy ich tam podłączono do prądu, te dziewuchy, żeby one wyśpiewały wysokie C, komu to wiozły. One prawdopodobnie nie wiedziały. Prawdopodobnie to ktoś je miał tutaj zlokalizować i to od nich odebrać, ale one nie wiedziały kto.
Więc na nich się może ślad urywać, a jeszcze biorąc pod uwagę nasze służby, to w ogóle tragedia. Tragedia. No bo jeżeli nie potrafili nawet tego załatwić, żeby panią żeby pani Kozłowskiej Niemcy, to znaczy, że no, nasze służby nie zrobiły nic, co wynika z lektury komunikatów przez nie same wydawanych, że oni myśleli, że to już Niemcy by dowiedziały. Indyk myślał i zdech, prawda? No to tak właśnie to działa. To lepiej nie mieć żadnych służb niż takie, bo tak to jak mamy, to myślimy, że ktoś tam państwa pilnuje, a tu nikt niczego nie pilnuje. To musimy sami pilnować, bo to oni niczego nie upilnują. I musimy jeszcze jedną rzecz, o jednej rzeczy pamiętać, bo nie żyjemy w próżni traktatowej. Otóż co by się stało, gdyby taka diaspora została tutaj sprowokowana do Wołynki, żeby tu powtórkę z Wołynki zrobić. No to byłyby tu poważne sprawy, niszczenie mienia, morderstwa, jakieś podpalenia, no pożoga by tu przez Polskę przebiegła. I wtedy jest, przecież obowiązuje cały czas ustawa 1066, która pozwala na uczestnictwo formacji zbrojnych obcych państw w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczpospolitej. Wszystko byłoby lege artis. To tutaj akurat na tę okoliczność, no, a druga, dlaczego tak bronimy pani Gersdorf, aż jej uderzają do głowy gersdorfiny, prawda? Dlaczego? Ano dlatego, że w traktacie lizbońskim, który Polska ratyfikowała, jest tak zwana klauzula solidarności. Ona stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim demokracja jest w jakimś zagrożona, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, żeby usunąć, zlikwidować te ograniczenia, zagrożenia dla demokracji. Na prośbę tego państwa. Normalnie to rząd by tak, z taką prośbą mógł wystąpić, ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji płynie właśnie od rządu, a przecież taka jest diagnoza. No to wiadomo, że on nie tego. Ale jeśli by z taką prośbą wystąpił pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który jest najwyższym przedstawicielem jednej z trzech władz państwowych, czyli władzy sądowniczej, to pozory legalności byłyby zachowane. I dlatego płomienni szermierze praworządności w całej Komisji Europejskiej no tak kochają panią Gersdorf, bez niej nie mogą wytrzymać. Państwo, rozumiecie, nie żyjemy w próżni traktatowej i teraz no, w tym kontekście nie wiadomo, co się stanie, mówię, i w Stanach Zjednoczonych, i tutaj. I jeszcze najgorsze jest to, że państwo, a i społeczeństwo, już nie mówię nawet o aparacie państwowym, nie jest przygotowane. Przeciwnie, na tym całym festiwalu Jerzego Owsiaka w Kostrzynie, on tam urządza taką Akademię Sztuk Przepięknych. I tam zaprasza różne osobistości, między innymi zaprosił pana generała Różańskiego, byłego dowódcy tych formacji sił zbrojnych, którego Macierewicz spuścił z wodą. I pan Różański, przemawiając tam do tych uczestników, to oni tam w stanie nirwany, to nie wiem, czy go słuchali, ale no, to ważne jest, co on mówił. Współczuł naszym sąsiadom, że mają takiego sąsiada jak Polskę i powiedział, że jeśli tak dalej pójdzie, to w Polsce może się stać to, co na Ukrainie. Słyszycie państwo? To generał tak mówi. No, coś tam chyba musi wiedzieć. Więc jak się takie rzeczy słyszy, to trzeba się spodziewać wszystkiego. A czy Polska jest przygotowana? Nie jest przygotowana. Czy społeczeństwo jest psychicznie przygotowane? No, nie jest przygotowane. Czy nasi przywódcy moralni są na to przygotowani? Nie są przygotowani. Przeciwnie, już niektórzy przynajmniej próbują truchcikiem przejść na drugą stronę, organizując jakieś tam dni judaizmu i tak dalej. No to tak. No, niech jeszcze się trochę wstydzą przejść na judaizm, ale to wszystko przed nami.